Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o przynętach i ich sposobach prowadzenia, a także ustawianiu czy dostrajaniu do wody, po to, by maksymalnie wykorzystać ich możliwości. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubujcie. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach lub na Instagram.com o rybach. Wszyscy mamy swoje ulubione przynęty, ich typy lub modele danego typu, które prawie zawsze lądują w wodzie podczas wyjazdu. Nie ma w tym nic dziwnego. Można łowić bardzo skutecznie, posługując się świetnie jednym typem przynęty, jeśli pasuje on do ogólnego charakteru rzeki i potrafimy wykorzystać silne strony tej przynęty oraz poprzez dostosowanie jej lub prowadzenie potrafimy zminimalizować jej słabe strony. Oczywiście umiejętność posługiwania się większą liczbą przynęt daje nam szersze pole do popisu i więcej możliwości, szczególnie w takich nietypowych miejscach. Ja osobiście uważam, że typ przynęty, jej kolor, akcja, wielkość i prowadzenie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu, zaraz po odpowiednim podejściu do ryby. W zasadzie jest dla mnie regułą, że czasem jedne przynęty działają w danym dniu lepiej, a inne nie. I podczas łowienia staram się znaleźć przynętę i sposób prowadzenia, który zapewnia mi odpowiednie efekty, czyli brania, które są pewne. Jeśli ryby biorą nieśmiało, nie wpinają się lub pukają, znaczy to, że coś im się podoba w tym, co im oferuję, ale nie do końca. Zmieniam więc sposób prowadzenia. Jeśli to nie działa, zmieniam kolor, pozostawiając typ przynęty. Potem przechodzę do kolejnego typu przynęty o kolorze, jak pierwsze, na którą miałem kontakty. I tak w kółko. Oczywiście przydaje się znajomość rzeki. Jeśli przeszedłem kilka miejsc, gdzie wiem, że na pewno są pstrągi w normalnym sezonie, czyli powiedzmy gdzieś od maja, kwietnia, przeszedłem kilka stanowisk, gdzie jestem pewny, że zaprezentowałem przynętę w okolicy ryby i nie było żadnej reakcji, to oczywiście mogłem zepsuć jedno lub dwa miejsca niewłaściwym podejściem, ale na kolejnych powinienem już zanotować przynajmniej wyjście, puknięcie lub normalne branie. Jeśli tak nie było, to znaczy, że warto poszukać innej przynęty na ten dzień. Zazwyczaj w takich wypadkach najpierw mieszam typami przynęt, potem kolorami. Jakie są podstawowe typy przynęt pstrągowych? Tak naprawdę pstrągi można złowić na wszystko. Takie główne typy przynęt to przynęty twarde. Obrotówki, wahadłówki, woblery, zarówno klasyczne, twitchingowe, jak i bezsterowe, dewony, cykady, wirujące ogonki. Przynęty gumowe na główce jigowej, czebureszce, czy z obciążeniem na haku lub obciążone samym hakiem, na przykład twistery, ripery, jaskółki, imitacje larw czy nimf, wykonane z gumy, imitacje dżownic, raków, imitacje żab, a również jakieś fantazyjne, nie przypominające niczego w wodzie. Jigi i przynęty muchowe, czyli wykonane z piór, jakichś syntetyków, włóczek. Mogą to być klasyczne jigi, mogą to być nimfy, złotogłówki na przykład z kaskiem, streamery obciążone konchedem, oczami lub lametą na trzonku, albo kombinacjami tych elementów. Na prowadzenie przynęty składa się kilka czynników. Jest to tor, po którym się porusza, kierunek prowadzenia, czy jest to z prądem w poprzek, pod prąd lub kombinacje podczas danego rzutu, szybkość prowadzenia, głębokość prowadzenia oraz dodatkowa animacja przynęty. Rzeczy te osiągamy, wykorzystując wędzisko oraz regulując tempo prowadzenia, czyli zwijania przynęty. Ja generalnie w przypadku większych ryb zazwyczaj staram się prowadzić przynęty jak najbardziej naturalnie. I to niezależnie od tego, czy wprowadzam dodatkowe elementy animacji, czy też nie. W moim odczuciu mniej znaczy więcej. Dodatkowy ruch wabiący, jeśli przynęta nie ma go wbudowanego w swoją pracę, jak na przykład myki woblera, jest dla mnie tylko dodatkiem.
Podobnie jak zgaszenie przynęty, może być on elementem decydującym o ataku dla ryby lub pokazaniem pewnej słabości. To są tylko moje odczucia, natomiast wielu pstrągarzy, z którymi rozmawiam, podobnie patrzy na ten temat. I ja od tego zazwyczaj wychodzę, zaczynając łowić. Dopiero jeśli nie działa klasyczne prowadzenie, staram się wprowadzać więcej elementów wabiących do prezentacji przynęty. Jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to głębokość prowadzenia, poza oczywiście wyborem przynęty, osiągamy poprzez ułożenie wędziska. Im jest ono trzymane wyżej, tym przynęta idzie płycej, przy tym samym tempie zwijania. Im jest ono niżej, tym przynęta idzie głębiej. Zmniejszenie prędkości zwijania w przypadku przynęt tonących powoduje również większe zagłębienie przynęty przy takim samym ustawieniu szczytówki wędziska. Nie zawsze więc musimy zmieniać przynętę, natrafiając na płytsze bądź głębsze miejsce w rzece. Często wystarczy odpowiednio ustawić wędzisko, dobrać punkt podania i przynęta zdąży zejść na odpowiednią głębokość. Lub na przykład możemy rozpocząć prowadzenie tonącej przynęty, oczekując trochę dłużej, zanim zaczniemy zwijanie. Pozwoli to jej na opadnięcie niżej i rozpoczęcie pracy w odpowiedniej strudze wody, której chcemy od razu na samym początku. Ułożenie wędziska względem brzegu może powodować przy tym samym punkcie podania mniej lub bardziej poprzeczną prezentację przynęty. Mówiłem o tym dokładnie w podcaście o zimowych pstrągach na żaby, dlatego nie będę tutaj tego rozwijał. Link znajdziecie w opisie. Dobrym elementem wabiącym pstrągi są zmiany toru prowadzenia przynęty, zgaszenie jej pracy, cofnięcie przynęty na rybę, lekki opad i wyniesienie przynęty, wybicie jej z rytmu pracy własnej, czyli spowodowanie pewnej anomalii przez ruch szczytówką, zluzowanie, podszarpnięcie. Kilka propozycji uatrakcyjnienia klasycznego prowadzenia, jakie ja stosuję, możecie znaleźć poniżej. Ja w zasadzie opowiem wam o nich zaraz. W zależności, mogą być one wykorzystywane do wielu przynęt. Postaram się tutaj wskazać, do jakich mniej więcej, natomiast tu już wasza inwencja was ogranicza. Tak naprawdę chodzi o to, że jeśli wiecie, jaki ruch może być atrakcyjny dla tej ryby, to możecie nadawać go różnym przynętom. Jeśli chodzi o łowienie w górę, czyli pod prąd, sprowadzanie przynęty z prądem, jest to technika, która daje nam dużą przewagę w bardzo czystej wodzie, gdzie w normalnych warunkach moglibyśmy nie mieć możliwości podejść do ryby. Wbrew pozorom na wolniejszych odcinkach, chociaż nie tylko, może być ona skuteczna już od początku sezonu. Jeśli chodzi o takie dodatkowe elementy czy sposoby prowadzenia, jakie stosuję łowiąc w górę, jest to na przykład nimfienie jigiem, czyli łowienie jak na klasyczną nimfę, sprowadzanie przynęty jedynie z prędkością nurtu, a w zasadzie wolniej od tej górnej strugi. Tak, wybieranie jedynie luzu. Regulujemy zagłębienie przynęty poprzez zwalnianie lub wstrzymywanie zwijania żyłki. Kij trzymamy do góry. Można w ten sposób łowić również bardzo dobrze wahadłówką czy wszelkimi gumami. Kładzenie przynęty po rzucie na dnie w dołku. Jest to taki trik, który stosuję w zasadzie na zakończenie obławiania miejscówki i oczywiście nie wszystkich, tam gdzie dno mi na to pozwala. Kładę przynęty na kilka sekund na dnie i podrywam ją dość energicznie z dna. Łowię w ten sposób jigami, wahadłami,
szczególnie uzbrojonymi w pojedynczy hak obrotówkami. Gumowe imitacje żab, raków czy jaskółki można sprowadzać z nurtem skokami, z zatrzymaniami przynęty na dnie. Bardzo fajnie pstrągi na to reagują. Twitch z prądem. Stosuję do wobblerów twitchingowych, bezsterowych, podłużnych wahadłówek, jigów imitujących ryby czy jaskółek. Ten ruch podszarpywania ma być jedynie dodatkiem do pauz, które generują ataki. Moim zdaniem zbyt częste potrząsanie przynętą robi więcej szkody niż pożytku, ale to jest moje zdanie. Ja wolę ten ruch bardziej wyważony. Fajnie, żeby to błysnęło gdzieś, wyłożyła się ta przynęta, pokazała jakąś słabość, ale to w pauzie tkwi w tym elemencie zamrożenia. To jest ta chwila, kiedy pstrąg decyduje się na atak. Pstrągi bardzo dobrze reagują na opad, ale nie taki sandaczowy czy okoniowy, a taki bardziej wyważony, bardziej takie falowanie w toni. Można to robić gumami, jigami, wahadłówkami, większością przynęt, jeśli odpowiednio dobierzemy sobie gramaturę. Łowienie w dół. Jest to, czyli prowadzenie przynęty pod prąd, daje nam możliwość zaprezentowania jej w najdłuższy możliwy czas rybie. Często jest to bardzo zasadne, kiedy ryby są mniej aktywne, nie wiem, bardziej nieśmiałe. Często w przypadku większych sztuk dłuższa prezentacja jest konieczna, żeby taką rybę ruszyć w ogóle. One często dosyć długo obserwują przynęty, zanim zdecydują się na atak. Tutaj, jeśli chodzi o takie dodatkowe elementy, które stosuję w klasycznym łowieniu, może być to punktowe łowienie wachlarzem, czyli naprowadzam wachlarze przynęty na stanowisko ryby potencjalne, gdzie się go spodziewam, natomiast kiedy ono znajduje się przed jakby tym stanowiskiem, luzuję przynętę poprzez szybkie cofnięcie kija w kierunku z prądem. To taki krótki ruch, 20-30 cm, czekam na napięcie zestawu i często właśnie w tym momencie, kiedy on się napina, jest strzał. Ryby często też podążają za przynętą, przesuwając się w pewnej odległości do niej, i takie cofnięcie na nie bardzo często prowokuje pstrągi do ataku. Wachlarz z twitchem, czyli do klasycznego wachlarza dodajemy od czasu do czasu taki element krótkiego ruchu szczytówką. Można to czy do wobblerów, do wahadeł, jigów, czegokolwiek tak naprawdę dodać. Ja osobiście, jeśli chodzi o takie twitchowanie pod prąd czy w poprzek nurtu, wolę ten element wabiący dodać już nie na samym stanowisku, a wcześniej. Ryba na pewno to zauważy, a jeśli mam, nie wiem, złamać woblera, żeby mi się wyłożył, to wolę to zrobić przed stanowiskiem ryby, metr, dwa, a w stanowisko wprowadzić już klasycznie. Bardzo długie obławianie stanowisk, czyli takie stacjonarne niemal, w rozumieniu pstrągowym, bo kilkuminutowe postawienie woblera w miejscu i podciąganie go, popuszczanie, podszarpywanie, odsuwanie kijem w kierunku środka rzeki, ponowne sprowadzanie w okolice burty. Często przynosi to efekty. Ja osobiście nie lubię w ten sposób łowić, natomiast jest to skuteczna metoda i potrafi być czasami jedyną metodą na przykład na bardzo chimeryczne ryby. W przypadku zwalisk, jakichś podmytych burt, dziur w zielsku, czasami taką metodą obłowienia może być opuszczenie przynęty na napiętej żyłce po prostu w daną dziurę.
Zazwyczaj trochę cięższe przynęty się wtedy stosuje, cięższe jigi czy gumy. Opuszcza się przynętę powoli do dna. Można ją tam na chwilę położyć, a następnie delikatnie podnosimy. Można powtarzać taki zabieg wielokrotnie. Również tutaj część kolegów potrafi bardzo długo w ten sposób łowić w danym miejscu. Ja tego nie robię, bo po prostu nie lubię w ten sposób łowić tak długo. Natomiast no wiem, że na niektórych rzekach w ten sposób bardzo duże ryby były łowione. Kolejna rzecz, rozmawialiśmy tutaj o tym nagłym opuszczeniu, natomiast załóżmy, łowimy sobie klasycznym wachlarzem, czujemy, że przynęta wchodzi nam w mocniejszy nurt i możemy kijem opuścić ją na tej napiętej żyłce, utrzymując tą pracę, jakby niejako troszkę ją gasząc od tego mocniejszego nurtu i sprowadzamy przynętę spływającą do tyłu, ale pracującą cały czas w kierunku ryby. Jest to bardzo dobra technika na początek sezonu, czystą wiosnę. Ja osobiście dosyć często ją stosuję. Część kolegów odpuszcza z kołowrotka, wyłączając blokadę biegu wstecznego. Ja nie lubię w ten sposób łowić, bo zdarzyło mi się kilka razy później nie zamknąć tej blokady i gdzieś tam jakieś sprątanie, spad ryby. Dlatego jeśli tak łowię w ten sposób, to wolę mieć blokadę biegu wstecznego, a cofanie przynęty robić zwyczajnie kijem. Łowienie w poprzek nurtu. Jest to taki sposób, który pozwala nam na boczną prezentację przynęty rybie, jako w zasadzie jedyny. Na malutkich rzekach bardzo rzadko się tak łowi, bo ciężko jest podejść do stanowiska, żeby w ten sposób przeprowadzić. Natomiast jeśli się da, można się ustawić jakoś dalej, to uważam, że jest to jedna ze skuteczniejszych sposobów prezentacji, jeśli chodzi o przynęty imitujące rybę. Na średnich rzekach i większych myślę, że to jest jedna z moich ulubionych technik prezentacji przynęty. Jeśli chodzi o boczną prezentację, to tutaj oprócz klasycznego sprowadzania do obławiania na przykład rynny pod długim brzegiem, fajnie sprawdza się na przykład łowienie pływającym woblerem z wykorzystaniem balonu z żyłki, czyli po rzucie w poprzek rzeki, a w zasadzie trochę powyżej nas, mniej więcej na 13-14, przekładamy kij w kierunku z nurtem, wypuszczamy trochę żyłki i następnie zamykając kołowrotek staramy się poprzez podciągnięcia i napięcie tej żyłki sprowadzać woblera delikatnie pod powierzchnią. Można też powoli tonącego wykorzystać do tego wobka. Bardzo fajne łowienie. Można oczywiście twitchować w poprzek nurtu zarówno woblerami, jigami czy wahadłówkami. Bardzo takim dobrym elementem wabiącym przy tego typu prowadzeniu, gdzie rzucamy delikatnie pod prąd, sprowadzamy przynętę na wprost siebie i następnie wyprowadzamy ją łukiem. Bardzo dobrym elementem wabiącym jest moment, kiedy przynęta odwraca się w nurcie. Można to jakby regulować, żeby ten ruch nastąpił w odpowiednim miejscu, gdzie chcemy, czyli w okolicy stanowiska, poprzez punkt podania i sprowadzanie i kierowanie kijem przynęty. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, triki, to myślę, że na początek wystarczy. To są pewnie takie, o których chciałbym Wam powiedzieć w tym momencie.
Pstrągi dobrze reagują na zmianę kierunków prowadzenia przynęty, więc tutaj też warto pracować kijem, zmieniając ten tor przynęty podczas prowadzenia. Elementem wiodącym jest również odskakiwanie przynęty po wejściu w silniejszy nurt. Można to osiągnąć w przypadku woblerów odgięciem oczka w kierunku środka rzeki. Nie będę Wam opisywał tego dokładnie, podlinkowałem Wam film Sławka Szuszkiewicza, ustawka, część druga. Jest ono o ustawianiu woblerów. Również tutaj poszukam filmiku kolegi woblerski i wstawię Wam, bo pamiętam, że też miał bardzo fajny filmik odnośnie ustawiania woblerów. Dlatego nie chciałbym tego powielać, a łatwiej Wam będzie zobaczyć to na filmiku. Ustawianie oczka w prawo i w lewo to podstawowa rzecz, jeśli chodzi o ustawianie woblerów. Można dostrajać je również w szerszym zakresie, ale myślę, że jako podstawa taka umiejętność w zupełności wystarczy. Podobny efekt w jaskółce czy liperze możemy uzyskać zakładając główkę niesymetrycznie, to znaczy tak, żeby hak wchodził przez przód przynęty pod skosem. Wtedy po dojściu do nurtu ona od niego zwyczajnie odskoczy, tak jak wobler od niego by odbił. Czyli łowiąc w dół, stojąc na prawym brzegu, główkę przebijamy od prawej strony, patrząc od głowy przynęty. Praca wahadłówek możemy wzmacniać poprzez podginanie ogona do środka końcówki wahadłówki. Wtedy będzie ona bardziej agresywna. Prostując ją, zmniejszamy agresywność pracy oraz zmniejszamy tendencję do ruchu obrotowego. Oczywiście w sporym uproszczeniu, bo na to wpływ ma wiele czynników, jak na przykład wykrępowanie, kształt, grubość blachy, z jakiej jest zrobiona przynęta. Jako takie generalne zasady można podać, że im woda jest zimniejsza, ryby mniej aktywne, statystycznie wolniejsze i głębsze łowienie jest skuteczniejsze. Im woda jest cieplejsza, a ryby aktywniejsze, tym agresywniejsze i trochę płytsze prowadzenie daje lepsze efekty. Ale oczywiście to tylko statystycznie. Sprawdzać trzeba na bieżąco. Dzień do dnia nie jest podobny. I warto tutaj kombinować, wiedzieć, jakie ma się możliwości i szukać tych rozwiązań. Szczególnie jeśli znacie wodę, czujecie, że miejsce powinno kryć rybę, warto się przyłożyć, zmienić kilka przynęt, zmienić sposób prowadzenia, żeby lepiej się dopasować. Jeśli czujecie, że nie do końca obłowiliście dobrze dane miejsce, to też pokombinować, co można by było założyć, czym można by było to lepiej obłowić, może lepiej inaczej się ustawić, żeby tą przynętę lepiej zaprezentować. To są takie elementy, które pozwolą Wam trochę skuteczniej łowić. Warto też zwracać uwagę, jak prowadzicie przynętę w danym momencie. Ja zawsze wiem, jeśli mam branie, jak w danym momencie prowadziłem, z jaką prędkością, co się działo z przynętą, czy atak był po jakiejś animacji. Dzięki temu mogę wykorzystywać to w kolejnych miejscach i w jakim miejscu, na przykład w jakim stanowisku na danej miejscówce po prostu było branie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że część z tych porad Wam się przyda. W kolejnych odcinkach postaram się pokazać już Wam nad rzeką konkretne miejscówki i sposoby, jak je obławiać. To już będą filmiki. Pamiętajcie, żeby wypuszczać wszystkie pstrągi. To piękne ryby, nie ma ich zbyt wiele. Pamiętajcie też, żeby przy mrozie nie wyciągać ich zbyt długo ponad wodę do zdjęcia, bo można im uszkodzić oczy albo skrzela. Większą rybę po holu zreanimujcie w podbieraku. Później dopiero zróbcie sobie zdjęcie, jak przygotujecie sobie rzeczy. Co? Życzę Wam samych sukcesów w nowym sezonie i połamania. Trzymajcie się.